Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zaprezentuję Wam rozpakowanie, pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenia z użytkowania aparatu Sony Alpha 5000. Ci z Was, którzy obserwują dokładnie mój kanał, wiedzą, że od jakiegoś czasu rozglądam się za nowym aparatem. Miałem długo w testach Panasonica Lumix GF6K, bardzo fajną hybrydę, też z wymiennymi obiektywami, kosztującą jakieś 1800-900 zł. Bardzo fajny aparat, natomiast w jakimś MediaMarkcie wpadł mi w ręce Sony Alpha 5000. Stwierdziłem, że ten aparacik jest nie dość, że trochę tańszy, ponieważ kosztuje niecałe 1700 zł. Poza tym lżejszy, bardziej kompaktowy. Niestety ma troszeczkę też mniej funkcji w porównaniu z Panasonicem. I już te funkcje zdążyłem dzisiaj troszeczkę poznać. Teraz pokażę Wam sam aparat oraz też co jest w zestawie. Tak, gdyby ktoś z Was przymierzał się do zakupu tego aparatu, będzie wiedział, czego się spodziewać. Zapraszam do oglądania. Ok, więc tak, jak widzicie, mam tu już wyjętą ładowarkę sieciową, plus jest tu kabelek USB, micro USB, czy taki zwykły smartfonowy kabelek, jaki każdy z nas zapewne używa do ładowania telefonu. Tak ładujemy baterię aparatu będącą w samym aparacie, czyli nie wyjmujemy baterii, nie wkładamy do żadnej stacji dokującej, tylko ładujemy w aparacie. W różnych aparatach jest to różnie rozwiązane. Ja dostałem też w komplecie pasek taki do powieszenia sobie na szyję aparatu Sony. Prawdopodobnie jest w zestawie, chociaż nie jestem pewien, bo to jest zestaw testowy, ale jak jest, to oczywiście fajnie, bo takie coś się przydaje. Jeśli chcemy osobno kupić pasek, to tam z 3 dyszki na pewno trzeba wydać. No i moi drodzy, podstawowe informacje, jak widzicie, 20 megapikseli, Wi-Fi i tak dalej, obiektyw Exmor, nagrywanie filmików Full HD, lampa błyskowa, oczywiście wysokie ISO aż do 16 000, chociaż w Panasonicu, jak pamiętam, było do 20 kilku. Ale to już jest teraz mniej ważna kwestia. W komplecie mamy obiektyw elektroniczny o zakresie od 16 do 50 mm. Oczywiście obiektywy są wymienne, możemy sobie dokupić inny obiektyw albo obiektywy i się tym aparatem bawić. No, obiektywy kosztują niemało, więc jest to już zabawa, sport troszeczkę kosztujący, ale to oczywiście jest też temat na inny film. Tu widzicie, jak ten aparat rozkłada swój wyświetlacz, czy można sobie strzelić fotkę typu selfie, nie ma z tym żadnego problemu. Cóż tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy wszystkie standardy, które obsługuje ten aparat. Kompatybilny jest nawet z konsolą PlayStation 3 oraz komputerem Mac. Generalnie model jest dość nowy. Nie miałem okazji przeczytać zbyt wielu jego recenzji, natomiast sam bardzo chętnie jedną zrobię. Mamy zawartość pudełeczka. Faktycznie jest ten pasek wyszczególniony, czyli jest on w zestawie. Tak więc fajnie. No i takie mamy rekomendowane akcesoria, jeszcze ładowarka, osłona obiektywu i inne gadżety, wymienna bateria. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o opakowanie. Tylko zerknę, czy coś ciekawego tam jest poza instrukcją. Nie, mamy tylko instrukcję, więc generalnie nic ciekawego. Natomiast, moi drodzy, sam aparat Sony Alpha 5000 po prostu jak dla mnie rewelacyjny. Leciutki, oczywiście cięższy od kompaktu, troszeczkę też większy przez obiektyw, ale jak pamiętacie, Panasonica ten obiektyw był 2 razy większy, ponieważ tam mieliśmy obiektyw regulowany manualnie. Tutaj mamy elektronika, więc troszeczkę to jest zminiaturyzowane. Sam obiektyw waży chyba najwięcej. Oczywiście możemy go sobie w prosty sposób zdemontować i mamy wtedy sam korpus tego aparatu. Zobaczcie. Obiektywik jest tak naprawdę niewielki. Teraz tak, ściągamy sobie klapkę, widzimy sam obiektyw. Mamy informację, że jest to obiektyw Sony. Zakres jest od 16 do 50 mm oraz ma optyczną stabilizację obrazu. Obiektyw jest naprawdę fajny, za chwilę zobaczycie to troszeczkę w akcji. Natomiast co ten aparat jeszcze posiada? Dwa mikrofony, czyli dźwięk stereo. Wyskakująca lampa błyskowa. Tutaj mamy manetkę do zbliżania i innych akcji. Włącznik, wyłącznik, oczywiście spust migawki, osobny przycisk do nagrywania filmów. Mamy takie miejsce, gdzie możemy solidnie chwycić ten aparat. Tutaj też mamy chropowatą powierzchnię, żeby dobrze się trzymało. I oczywiście przyciski menu, sterowanie tym menu i tak dalej. Sam wyświetlacz nie jest tutaj dotykowy, w Panasonicu był,
Natomiast możemy go sobie obrócić w ten sposób, no i sobie strzelić zdjęcie. Oczywiście standardowy gwint na statyw, komora baterii. W sumie powiem Wam jeszcze, jak mocna jest ta bateria, już patrzę. 1080 mAh, czyli raczej taki standard. Tutaj mamy jeszcze klapeczkę i zobaczcie, co jest. Port do ładowania, mini HDMI oraz slot na kartę SD. No i na chwilkę sobie go włączmy. Wyświetlacz moim zdaniem jest całkiem fajny, chociaż kąty widzenia, jak widzicie, nie powalają. A może postawię to tutaj, żebyśmy lepiej widzieli. O, widzicie? Tu mi się akurat światło odbija. Więc jako tako da radę zrobić zdjęcie pod wieloma kątami. Czasami możemy sobie też ten ekranik odgiąć, ale jakiejś super rewelacji nie ma z tymi kątami widzenia. Natomiast ten obiektyw, zobaczcie, możemy nim zarządzać na trzy sposoby. Elektrycznie tutaj, elektrycznie na samym obiektywie oraz regulacja manualna poprzez użycie pierścieni. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego powiększenia i aparat, jeśli chodzi o funkcję makro, jeszcze nie był testowany, ale w pełnej recenzji dowiecie się, z jakiej odległości minimalnej można robić zdjęcia. W Panasonicu to było bodajże 30 cm, jak dobrze pamiętam. W pełnej recenzji też przyjrzymy się bliżej menu. Tu mamy nawet menu kafelkowe, mamy opcje Wi-Fi i tak dalej, a tak jak mówiłem, zostawimy to sobie na pełną recenzję. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej takiej pierwszej prezentacji, pierwszych wrażeń z użytkowania, rozpakowania tego aparatu. Teraz go sobie przez jakieś 2 tygodnie przetestuję i potem dam Wam znać, jak się sprawował, co mi się w nim podobało, co mi się w nim nie podobało. Oczywiście myślę, że na tym etapie już będę mógł podjąć decyzję, czy będę chciał Sony Alpha 5000, czy może tego Panasonica Lumix GF6K. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i pozdrawiam Was, cześć!